No, od poniedziałku jesteśmy tu na obozie w Kolbuszowej. Dosyć fajne warunki mamy. Pierwsze 2 dni dosyć ciężka praca. I jestem z tego zadowolony, bo jest pełne zaangażowanie i o to w tym wszystkim chodzi właśnie. Piłkarze trenują bardzo ciężko. Wśród nich nowi zawodnicy testowani. Sergiusz Kostecki, Kamil Wilk i Daniel Polik. Jak podsumuje Pan ich stan przygotowań? Znaczy to jak podobnie, no, z całym zespołem się przygotowują do rozgrywek. Wierzę w to, że będą zasilą nasze szeregi, wzmocnią ten zespół, bo są to piłkarze, którzy mają odpowiednie kwalifikacje. A mówię, no, jeżeli chodzi o przygotowanie, no to mówię, na razie dosyć ciężka praca. Jutro taki mały, delikatny przerywnik, bo gramy z Kolbuszowianką. No a później znowu czwartek, piątek, dosyć ciężko, no i w piątek po południu wyjeżdżamy i wracamy na obiekty w Tarnowie. Nowymi twarzami są też zawodnicy młodsi, z juniorów starszych, czy chociażby 16-letni Maciek Gurgul, czy 17-letni Andrzej Łukaś? Znaczy postanowiliśmy tutaj, mówię, w wspólnych takich rozmowach, że trzeba dawać szansę tym wychowankom. No niektórzy nie wykorzystali, po prostu musieli się pożegnać, a czas na innych, no, jeżeli wykorzystają szansę, a też uważam, nie są tutaj przez przypadek, byli obserwowani, jeżeli wykorzystają szansę, mają szansę się zadowić w tej 18 czy tam 20 kadry pierwszego zespołu. Po tych kilku latach występów w Brzesku zdecydowałeś się w końcu na opuszczenie swojego klubu i na występy w barwach unitarnów. Tak, po chyba że 8 latach spędzonych w drużynie seniorów. W końcu opuściłem drużynę, a czy w końcu skończył się kontrakt i zostałem wolnym zawodnikiem i wybrałem propozycję trenera Malneskiego, żeby do unitarnów przyjść. No i myślę, że występy tutaj zaliczę do udanych i awansujemy do drugiej ligi. Co zadecydowało, że akurat unitarnów? No myślę, że tu jest blisko do 25 km od Brzeska. Teraz znam paru chłopaków, myślę, że aspiracje są drugoligowe, także wszystko chyba jest na dobrej drodze, żeby awansować. Właśnie wspomniałeś przed chwilą o tych awansach. Tobie udało się z Okocińskim Brzesko z czwartej do trzeciej ligi i z trzeciej do drugiej zaliczyć te awanse. No i pewnie teraz liczysz, że to samo uda się tutaj w Tarnowie. Tak, dobrze by było osiągnąć trzeci awans. No a tak wspomniałeś wcześniej, że awansowałem z Brzeskiem, udawało się awansować. No i mówię, że trzeci raz by awansować dobrze byłoby. No i druga liga to jest już lepsze drużyny, lepsze stadiony. Także mam nadzieję, że się uda osiągnąć ten wynik. Jak przyjęli cię koledzy? No bo jakby nie było, jednak z kilkoma chłopakami z drużyny występowałeś właśnie w Brzesku. No znam się z kilkoma chłopakami, to i chrztu jeszcze nie było, także wszystko przede mną jest, tak. Jak przebiegała twoja ta przygoda i występy w Krakowskiej Wiśle? No wspominam ją bardzo dobrze, bo to na pewno była fajna przygoda i zobaczyłem trochę, tak, trochę innego świata. I nie żałuję, że po prostu podjąłem te kroki i nawet wszystkie poświęcenia, które były z tym związane, to myślę, że opłacało się. Teraz zdecydowałeś się na powrót do Tarnowa i na powrót do unitarnów. Tak, tak, jednak tak, bo teraz właśnie chcę iść do średniej szkoły, do Tarnowa i z tą jazdą do Krakowa to już nie byłoby tak łatwo. A jak ocenisz przygotowania, jak ocenisz obóz? Bardzo fajny, wszyscy traktują to według mnie poważnie. Już to już nie jest to gra juniorska, tylko seniorska, to jest takie już bardziej profesjonalizm, to już zawodowe, to już są umowy podpisane, wszystko już jest wyższy poziom. No. Na początku na pierwszych treningach to nie mogłem się odnaleźć za bardzo, bo tak w głęboko wodę zostałem rzucony, ale myślę, że sobie poradzę. Na pewno po cichu liczysz gdzieś tam, że zadebiutujesz w seniorach unitarnych. O tym to jeszcze nie mam mowy na pewno, bo przede mną dużo ciężkiej pracy, głowa w dół, pokora i trzeba zasuwać po prostu na obozie, na treningach i dawać siebie wszystko. Panie trenerze, dobiega końca obóz przygotowawczy w Kolbuszowej. No niestety troszeczkę chyba ta pogoda storpedowała i no, pozmieniała, zweryfikowała wasze plany. Tak, zgadzam się. Ulewne deszcze, burza uniemożliwi nam zagranie meczu w środę sparingu. Ale z drugiej strony mówię, no przynajmniej boiska były miękkie, można było pewne rzeczy potrenować, a ogólnie jestem zadowolony. Tak patrząc na Łukasza Kazika czy Rafała Zaworskiego, to widać, że ta walka o skład też gdzieś tam jednak trwa i jest na całego. Cieszy mnie bardzo, bo tak jak powiedziałeś, fakt, że to było troszeczkę przypadkowe i kontuzja czy tam uraz Łukasza czy Rafała, ale mówię, no to jest ten element rywalizacji, który tutaj jest nieodzowny. Tym bardziej właśnie mówię, no te boiska były dosyć miękkie, no i niestety stała się mała, można powiedzieć, szybda, ale na szczęście te urazy nie są takie poważne, żeby ich eliminowały z treningu. Wracacie teraz do Tarnowa, ale w zasadzie następnego dnia wyjeżdżacie do Staszowa na mecz sparingowy.
Tak, no mówię, szkoda, że nie zagraliśmy w środę tutaj z gospodarzami, ale mówię, w sobotę zaczynamy serię sparingów i tak już będzie do ligi. Jak podsumuje pan formę tych nowych testowanych piłkarzy, nowych zawodników? No tak mówiłem, że myślę, że to będą zawodnicy, którzy wniosą tą jakość i pomogą temu zespołowi, no bo mówię, no my musimy, mamy przed sobą bardzo ważny cel, no chcemy walczyć o awans i mówię, myślę, że ci zawodnicy nam pomogą. Przygotowujesz się do nowego sezonu z zespołem trzecioligowej Unitarnów? Czy to oznacza, że zasilisz ten zespół? Wiadomo coś już na ten temat? Ja myślę, że do tego dojdzie. No. Prezesi tu działali, wysyłali pisma. Z tego co wiem, to Okocimski już zezwolił na wypożyczenie i myślę, że będę mu pomóc Unitarnów w celu, który tam sobie upatrzyliśmy. Unia Tarnów, po Kocińskim, Brzesko, po Górniku Wieliczka, czy chociażby klubie z Chicago, to kolejny klub w twojej karierze. Z jakim nastawieniem, z jakimi oczekiwaniami tutaj przychodzisz? Chciałbym jak najlepiej zagrać, chciałbym pomóc drużynie. No. To jest czołówka trzeciej ligi, może uda się awans. No. Jeżeli zdrowie pozwoli, to zrobię wszystko, żeby pomóc Unii Tarnów. Jak podsumujesz ten obóz przygotowawczy, który właśnie dobiega końca, troszeczkę pogoda wam pokrzyżowała chyba plany? No ja myślę, że tak, no ale to co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy, przepracowaliśmy solidnie i nawet pogoda w tym nie przeszkodziła. Myślę, że będziemy dobrze przygotowani. Tak patrząc na twoje oko, no widać, że jednak walka na całego o skład i o to, aby dojść do jak najlepszej i najwyższej formy przed sezonem. No walka jest od początku sezonu. Każdy tutaj chce się pokazać trenerowi. Mamy bardzo mocny skład w tej chwili. No i każdy zawodnik, który chce się dostać do pierwszej jedenastki, musi sobie to miejsce wywalczyć w polu. Co do mojego oka, no to przypadek. Dostałem przypadkowo w gierce od kolegi z łokcia w oko. To jest boisko, to jest walka. Tutaj się gra w piłkę. Czasami takie kontuzje się zdarzają. Nie udało się wam rozegrać sparingu z Kolbuszewianką Kolbuszowa. No niestety pogoda troszeczkę storpedowała wasze plany. No ostatnio pogoda nie dopisuje, więc troszeczkę nasze tutaj plany treningowe ulegają zmianie. Brakuje nam troszeczkę gier kontrolnych. No trudno. No, próbujemy nadrobić to grami wewnętrznymi. Zobaczymy w dalszej części obozu, jak to będzie wyglądać. Może uda nam się jeszcze rozegrać jakiś sparing tutaj na obozie, a jeśli nie, no to w sobotę jedziemy do Staszowa. No i tam zobaczymy, jak nasza praca na obozie przebiegała. Jak to się stało i co w ogóle się stało z twoim okiem? To znaczy, bo interweniowałem przy akcji, Robert derzał piłkę głową, ja pojechałem, rzuciłem się, a że było mokro, to spadłem, upadłem, pojechałem jeszcze troszkę na tyłku i wpadłem do bramki, a tam jest tam, na dole są haczyki, jest jeszcze kawałek dureczki i uderzyłem niefortunnie. Jak podsumujesz ten okres przygotowawczy tutaj, no bo obóz niestety już dobiega końca i wracacie do Tarnowa. Tak, no myślę, że obóz był fajny, tylko pogoda troszkę zniszczyła plany wszystkie. Jest bardzo mokro na boisku, kałuże są, utrudniają w zajęciach, no ale trzeba pracować.